Witajcie, kochani. Tu babcia Jola. Witam was ja i moje lumbago. Słuchajcie, zbierałam się do tego tutka, ponieważ no, zbierałam się tak na poważnie. Nie mogłam się zebrać z łóżka. Tak mnie lumbago chwyciło, ale już trochę jest lepiej, więc spieszę do was z obiecanym tutorialem. Prosiliście mi, żeby powiedzieć, jak wyciskam koroneczki i inne foremeczki, czego używam. I dzisiaj wam to wszystko powiem. Te koroneczki, które tutaj widzicie, kochani, to są wykonywane za pomocą takiej pasty. O, widzicie, ja nie będę czytać, bo wiecie dlaczego, bo ja nie umiem po takiemu, ale sobie zobaczycie. To jest pasta z pentartu. Bardzo fajna, lekusieńka, szybko wysycha i bardzo łatwo jest wyciągnąć z najtrudniejszych nawet foremek. Bo widzicie, zobaczcie, jakie to są misterne koroneczki. To jest koroneczka, którą lubię najbardziej, jej najczęściej używam. No tak mi się podoba właśnie akurat ta koroneczka. I jeszcze używam koroneczki, kochani, tej. Tą też bardzo lubię i często jej używam. O, tak, taki wzorek ma. I do tego, moi drodzy, do wykonywania tych wszystkich tutaj koroneczek, które widzicie, używam właśnie tej pasty. I teraz, kochani, ja sobie to szybciutko złożę. O, widzicie, tu jeszcze mam takiego ptasia, mam taką dziewusię. O, widzicie? No, takie sobie pokupiłam. Nie kupuję więcej, słuchajcie, bo nie ma sensu. Trzeba ograniczać się, bo słuchajcie, no, ja mam tyle tego wszystkiego, że prawdopodobnie nie uda mi się do końca życia wszystkiego wykorzystać. No dobrze, że mam wnusię jedną, a resztę to chłopaczyska i córki dwie, to może któraś będzie chciała po mnie objąć te wszystkie dziudzioły. Słuchajcie, kochani, i tu właśnie mam taką foremkę, z której korzystam. Tu widzicie ten wzór, który wam pokazywałam. I drugi wzór to jest ten. O, stąd. To jest wzór, no tylko, że się go wyciąga odwrotnie, prawda? To jest ten wzór i zobaczcie, jakie to jest spokojnie wytrwałe. To się nie targa ani przy wyjmowaniu, ani przy używaniu. Kochani, i powiem wam tak, że szukałam oczywiście tańszych sposobów i używałam do tego silikonu. To jest taki tytan akryl uniwersalny i oczywiście kupowałam pistolet, pistoletem wyciskałam na formę i kochani, paluszkiem misternie utykałam, utykałam i utykałam, ale z kilku względów nie podobają mi się te foremki, te wyciski, ponieważ raz, że mają brzydki kolor. Dwa, że trudno jest je gromadzić, ponieważ się sklejają, krzywią. No i one idealnie by się, kochani, nadawały wtedy, kiedy będziecie je malować, bo można ten silikon malować jak najbardziej. I wtedy, kiedy potrzebujecie coś, na przykład okleić na butelce, to wtedy to jest fajne, bo to jest bardzo giętkie. Widzicie? O! To jest bardzo... takie, we wszystkie strony możecie to wyginać, nic się temu nie dzieje, nawet jak jest taka grubsza rameczka, tak samo, o widzicie, ona po prostu przybiera taki kształt, jaki chcecie okleić, tak? O, widzicie? Tak, z tym, że no tak jak mówię, zabawa z tym mi się nie podobała, dlatego że po pierwsze to bardzo długo schnie w foremkach, już nie ma mowy o foremkach głębszych, takich jak na przykład ta sukienusia dziecięca, czy o, już absolutnie nie nadaje się do tego taka głęboka foremka jak ten dzidziuś, dlatego że no, bardzo długo schło, schło, schło i schło i wyciągnęłam i w końcu ten dzidziuś był niewyschnięty, to się poszarpało, a poza tym gdzieś kiedyś wyczytałam, że foremki silikonowe mogą się od silikonu niszczyć. Mogą się od silikonu niszczyć. No i tak jak mówię wam, nie podobała mi się ta praca i dlatego zrezygnowałam z tego.
Teraz, kochani, ale to są głębokie. My teraz w tej chwili mówimy o tych płytkich, do których wykorzystuję tylko tą właśnie pastę. Tą pastę. Mówimy o tych płyciutkich. Które jest trudno jakimkolwiek innym środkiem wypchać i ładnie wyciągnąć. Może być jeszcze, mogą być takie piórka, też by się nadawały, bo to jeszcze nie jest bardzo głęboka forma, tak? Ale już takie piórka wolałabym wypełnić, słuchajcie, innymi pastami. Nie pastami, tylko masami, tak? I jak wiecie, ja używam do głębszych foremek takiej masy super lekkiej, białej. To Wam kiedyś mówiłam, że ja to kupuję u Ewy Lisowskiej. To jest w wielu innych miejscach, ale Ewa ma często promocje i ja wtedy korzystam z tego. No i oczywiście masa super lekka Fimo, no ale ta, jak wiecie, jest droższa i jest jej mniej. Jest droższa i jest jej mniej. Tej jest, zaraz Wam powiem, ale nie zobaczę w tych okularach. Zaraz sobie włożę swoje, lepsze. Tak, poczekajcie, to zaraz Wam powiem, ile jest tej, a ile jest tej. Ja sobie muszę do oczków przyciągnąć. Nie, wiecie co, że nie. Nie. Tej jest 125 gram, a tej jest 100 gram. Czyli nie, czyli nawet tej jest więcej. Tak objętościowo wygląda, że ta jest większa. A tu jest jednak napisane, że tu jest 125 gram. No ale tak czy siak przyzwyczaiłam się do tej. Ona jest bardzo fajna, bo jest bardzo elastyczna. Można ją długo modelować w foremkach, bo nie zastyga tak szybko jak Fimo. No i jest bielutka, tak? Dobrze, kochani, czyli umawiamy się, że koroneczki najlepiej wypychać, czy tam, no wiecie, modelować przy pomocy tej pasty. Ja używam tej pasty. Słuchajcie, no to koroneczki. Teraz jeżeli chodzi o inne formy, takie głębsze, jak na przykład taka, którą dzisiaj robiłam sobie kilka sztuk, taka dziewusia komunijna. Tak, zobaczcie. O, tutaj ma kielich. O, i to jest taka foremka i ona jest nie jest też bardzo głęboka. Więc używam do niej właśnie tej masy, tej. Tylko że tu mam napoczętą i tak szybciutko Wam pokażę, że jest o tyle fajna ta masa, że spokojnie ją od razu można z foremki płytkiej wyciągać. I już Wam pokażę. Musicie szczelnie bardzo zamykać za każdym razem. I jeszcze patent Ewy Lisowskiej jest taki, żeby do tego wkładać, ja mam włożoną, tylko wyjęłam dzisiaj przy robieniu, mokrą chusteczkę nawilżaną, taką, wiecie, tą dziecięcą, że wtedy ona tak nie wysycha. Ale powiem Wam, że jak mam dobrze zabezpieczoną, to spokojnie ona sobie leży. Ta naprawdę leży, no słuchajcie, ze 3-4 miesiące. I nic jej się nie dzieje. Ja sobie teraz klapnę, bo chcę Wam pokazać na takiej foremeczce. Tak, trzeba bardzo dokładnie od brzegów odpychać, żeby się ładna forma, widzicie, i nawet można ją modelować, przyciskać, ujmować i tu się nic nie dzieje. Tu się nic nie dzieje. Już Wam zaraz pokażę. Tak. I to są te, powiedzmy, foremki ciut głębsze, do których podejrzewam byłoby trudno dawać tą pastę modeling, dlatego że no, jest ona rzadziutka, nie? No, ja tak Wam mówię o swoich wszystkich patentach, które wypróbowywałam i jestem do nich całkowicie przekonana. Także mogę spokojnie Wam te rzeczy sprzedawać, bo nie boję się, że coś Wam nie wyjdzie, tak? O, i zobaczcie, ja sobie teraz tylko spokojnie podwadzam. Nie muszę czekać, aż mi to wyschnie. I mogę sobie zrobić, wiele sztuk naraz, tak? O, i zobaczcie. O, i już mam dziewusię wypchniętą. O, jakiś włosek mi się tutaj przypelętał. O, i już Wam pokazuję kolejną dziewusię. I jest kolejna dziewusia komunijna, tak?
No to są właśnie takie średniej głębokości foremki. To samo by było na pewno z tymi piórkami. Z piórkami, tak. O, weźmiemy sobie, wypchniemy jedno pióreczko. O, dobrze. Taka jest dosyć miękka ta forma, więc powinno spokojnie, ładnie nam wszystko wyjść. Tak. Musicie tylko dokładnie od brzegów poodpychać, żeby nie było później takich strzępów, które trzeba obcinać, no bo to robota, wiecie. Obcinać jeszcze później, no to ja dziękuję bardzo. Podwójna robota. Także opłaca się przyłożyć troszkę do upchnięcia tej masy, a później macie już gotowy wycisk. Tak. O, i wepchnęłam sobie. Wiecie co, ja to tak jeszcze jak robię, to później sobie przyciskam. Biorę sobie szkiełko, żeby to było wszystko równiutkie też od dołu, chociaż tego nie widać, ale a wiecie, babcia Jola to lubi tak wszystko zrobić na zich. O, i widzicie, i już sobie wyciągam pióreczko. Popatrzcie, jakie ładne. Poczekajcie, ja sobie dziewusię tutaj odłożę. A pokażę Wam pióreczko. Zobaczcie, jakie piękne pióreczko. Bardzo lubię tą masę właśnie, którą poleciła mi Ewa. Poleciła mi i od tej pory tylko tej masy używam. Dobra, pióreczko sobie odłożymy, żeby wyschło, żeby nam się nie zniszczyło. To sobie odłożę. Tak, za chwileczkę będziemy robić koroneczkę, tylko jeszcze wcześniej Wam chcę powiedzieć wszystkie te rzeczy, żeby sobie to sprzątnąć, bo obiecałam dzisiaj pokazać, jak trzeba zająć się tymi koroneczkami. W jaki sposób dokładnie to upchnąć, żeby wyszedł nam taki właśnie dokładny wycisk. Taki dokładny, czyli z tymi wszystkimi tutaj szczegółami, tak? Poczekajcie, to sobie tutaj zamknę. I teraz tak, co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Do tych foremek płytkich, takich jak na przykład tutaj stupusie mam, takie stopeczki mam tutaj, gdzieś sobie położyłam, o są, też dzisiaj robiłam, słuchajcie kochani, pokażę Wam stopeczki, takie mapsiunie, bo to tak wiecie, jako gdzieś na pudełeczko, jak coś udekorować jeszcze, jakiś taki drobny szczególik. I tu sobie zrobiłam stopeczki dziecka. Dla dziewczynki różowe, dla chłopczyka niebieskie. I do tego, kochani, do tego wykorzystałam naszą super light glide, co tam klej, nie wiem, to Wam też pokazywałam. To kupowałam na Allegro i Wam dawałam, tam osoby do mnie pisały i dawałam Wam link, bo tam powstało takie zamieszanie, że to jest bardzo drogie, a ja za bardzo dużo sztuk, nie wiem, 50 chyba coś, nie, 72 sztuki takich, zapłaciłam 50 coś złotych. Za 72 sztuki tych torebeczek zapłaciłam 50 chyba 7 z groszami, już nie pamiętam. Jakby ktoś chciał, to proszę bardzo. I ja, kochani, przygotowałam sobie tutaj taką ociupineczkę, bo ja sobie wymieszałam kolorki, bo chciałam uzyskać kolorki bardzo jasne, ponieważ jak widzicie, te kolorki to ja ci pytałam, takie są, nie? One takie zajzajerki są. Ale to przecież nam nic nie przeszkadza, bo możemy sobie wymieszać. No i ja sobie tak wymieszałam różowy z białym i niebieski z białym. I popatrzcie, to jest ta masa, tylko musicie pamiętać, pamiętajcie, że ona chwileczkę przed pracą musi poleżeć. Musi poleżeć, żeby tak, no jak to powiedzieć, nie zastygła, tylko stwardniała. O właśnie, żeby ona stwardniała troszeczkę. I popatrzcie, zaraz chwileczkę, bo jest za dużo. I też powiem Wam, że działa, hej, że hej. Tak. Jedna stópeczka i zobaczcie, jak minimalnie to potrzeba tego. Tak. Ja nie będę różowych, niebieskich, żeby Wam nie zabierać czasu. Ja wypchnę jedne. No
tu się trzeba troszkę przyłożyć, tak jak mówiłam, żeby później nic nie trzeba było przycinać, cudować, to musicie się przyłożyć do upychania. Dobra, to sobie zostawimy, żeby nam się nie zniszczyło, zaraz schowamy. Aha, bo oprócz tego, że trzeba ją troszeczkę podsuszyć, to trzeba ją później szybciutko schować, bo ona strasznie szybko wysycha, słuchajcie. Dlatego te stupusie dzisiaj wypychamy, one już są suchutkie. I zobaczcie, jak się ładnie wyciąga też ta masa. Jakie ona ma detale, popatrzcie, jakie paluszki. Widzicie? Wszystko pięknie uformowane. Jedna stópeczka i druga stópeczka. O, proszę. I to jest ta masa, czyli ta masa nadaje się jak najbardziej do płytkich form. Do płytkich form. Dobrze, to mamy stópeczki. Ja sobie odłożę, żeby mi wysychały. O. Tak. Jedna mi się zgniotła, to sobie wsadzę ją jeszcze raz i niech sobie schnie, bo mi szkoda masy. Chytra babcia Jola. O, widzicie? Tak. Dobra, i niech ona sobie schnie. Tak, ja sobie później wyciągnę. I moi drodzy, ołaj, byłabym pomieszała. Tak i tak. Musicie chować. Ok. I już to sobie odkładam, bo to mi nie będzie potrzebne. Tak, tak, żeby tu sobie zrobić miejsce. Słuchajcie, tu mam też taką rameczkę. I tą rameczkę, ona już jest ciuteńkę głębsza, więc ja też wygniatam, wciskam do niej albo tą masę, albo tą masę Fimo. Do tych głębszych nadają się te dwie pasty i powiem Wam, pokażę Wam szybciutko, że też pomimo, że ona jest głęboka, zobaczcie, jak to szybciutko wszystko idzie, to się wydaje takie, wiecie, wszystko pracochłonne. No jest, no trzeba się troszeczkę pobawić, słuchajcie, nic nie ma za darmo, tak? No i słuchajcie, kochani, i już będzie zaraz rameczka. No i ona później oczywiście przed pracą, zanim ją użyjecie, musi wyschnąć na równiutkim, najlepiej papierze, który chłonie wodę. Nie kładźcie na plastiku na przykład, bo na plastiku od dołu, tak jakby chciało pleśnieć, tak, no taki robi się brzydki kolor, więc musicie kłaść na, suszyć na papierze, który chłonie wodę. Ja na przykład, widzicie, tutaj mam, jak się to nazywa? Te, co robimy albumy z tego. No, a jak sobie przypomnę, to Wam powiem. No te tektury takie introligatorskie, tak? No, tylko że to jest ta taka nie tektura, tylko jak sobie przypomnę, to Wam powiem. Wiecie, co z tą moją głową jest, nie? Oj, Boże, Boże. Nie ma lekko, kochani. I to tak szybciutko postępuje skleroza. Powiem Wam. Przerażająco szybciutko. Także cieszcie się młodością, kochani, pamięcią, umiejętnościami, talentami. O, i popatrzcie, i teraz już za chwileczkę będziemy mieli gotową rameczkę. O, poczekajcie, żeby mi nie pękła w środeczku. O, i sobie podważam delikatnie z wszystkich stron, żeby nie straciła formy. O, tak, pomalutku sobie podważam, możecie zostawić, ale jak Wam się spieszy i chcecie w jeden dzień zrobić kilka sztuk, no to musicie właśnie sobie tak, o, no i zobaczcie, gdzie mam karteczkę do pokazywania, tu mam karteczkę do pokazywania, zobaczcie, rameczka gotowa, piękna, gotowa, później ją możecie wymalować, a poza tym możecie te masy farbować. Dodać czegokolwiek. Możecie dodać akwareli w płynie. Tylko nie dużo, bo rozwodnicie bardzo i będzie długo schło. Ja dodaję taką w tubkach farbę akwarelową. Najlepsza jest farba akwarelowa, bo akrylowa, moi kochani, schnie dłużej, dużo. Dużo dłużej schnie. Natomiast farba akwarelowa w tubeczkach wysycha dużo szybciej i możecie sobie robić dowolne kolory, a również możecie
taką rameczkę sobie wycisnąć. Jeżeli chcecie wydobyć tylko jej jakby te zagłębienia, wszystkie, cały wzorek, to przyjeżdżacie sobie paluszkiem używając wosków. Używając wosków złotych, srebrnych, no różne kolory. Naprawdę bardzo duża jest gama kolorów tych wszystkich mediów, nie? I farb, i tych wosków, i tak dalej. Co Wam jeszcze dzisiaj chciałam powiedzieć? Bawiłam się również, kochani, gipsem. Kupowałam biały gips. To się nazywał gips ceramiczny. I tych foremek używałam do robienia różnych figurek. O, widzicie? Takie aniołeczki, nawet takie rameczki. O, to jest duża dosyć rameczka, wiecie? Ona ma tak gdzieś 7-8 cm po linii zewnętrznej, na zewnątrz. Używałam gipsu, kochani, ale zaraz Wam powiem, dlaczego już nie używam. Tylko chcę zobaczyć, czy tu jeszcze coś mam. Kochani, o, nawet taką parę tutaj robiłam z gipsu. Tak, no takie te różne zawijaski. Zaraz Wam tylko powiem, dlaczego nie używam już gipsu. O, proszę, tu macie wzór. Dlaczego nie używam gipsu? Dlatego, że, popatrzcie, to była rameczka. To była właśnie ta rameczka, którą przed chwileczką zrobiłam z Wami. I one niestety lubią strzelić. I teraz... Niby jak podkleicie klejem na gorąco pod spodem i przyłożycie do kartki, to niby powinno to być bezpieczne. Ale jeżeli na przykład komuś kartka upadnie, no to ten gips się potłucze, bo zobaczcie, jaki on jest łamliwy, zobaczcie. Ja tu wcale nie używam siły, widzicie? No i niestety z przykrością stwierdziłam, że nie będę ryzykować zepsucia sobie marki, dlatego że no, trudno się też dziwić komuś, kto by kupił i powiedzmy zanim by poszedł z kartką, to by mu się praca na kartce zniszczyła, tak? No to co ma wtedy dać potłuczone? Nie bardzo. Wyrzucam. Dobrze. No i to właśnie mówię Wam, że używałam gipsu ceramicznego i robiłam przenajróżniejsze figurki. Tu wszystko to jest raczej robione, bo widzicie, tu jest farbowana ta masa, to jest, o, ta masa farbowana farbką i to, ale to kupiłam właśnie u Efci. Ja jeszcze nie farbowałam, bo ja lubię jasne kartki i najczęściej używam białego koloru, ewentualnie pociągam woskami, czy srebrnym, czy takim tylko perłowym woskiem, no bo tak, no, każdy lubi inne rzeczy. Kupowałam też, przez pomyłkę kupiłam pastę Fimo taką ceglastą, no i używałam jej, kochani, w czasie świąt, robiłam z niej o, czekajcie, nie wiem, czy no już nie mam tych świątecznych już wycisków, ale na przykład robiłam owieczki takie rude. No tam, żeby wykorzystać, słuchajcie, bo jak już kupiłam, no to chciałam wykorzystać. Aha, i oprócz tego powiem Wam, co jeszcze z tym gipsem. No gips nigdy nie wyjdzie nam idealny i te figurki trzeba czyścić. Po prostu zostają brzegi i później jak położycie na kartce, to widać. No i trzeba się troszeczkę naczyścić. Aczkolwiek, tak jak mówię, jak będziecie się starali robić dokładnie, no to dacie radę. No to dacie radę. Ale ja mówię, to jest ryzyko. Dobra, i teraz myślę, kochani, że zabierzemy się już za to, co Was najbardziej interesuje, czyli za koroneczki. I teraz ja sobie muszę teraz wszystko sprzątnąć, tak, dlatego że ta pasta bardzo brudzi i jest ją ciężko później zmyć. A tu mi jeszcze została biała ta. Okej, to sobie muszę zapiąć gumeczką, bo to zaraz mi powysycha i będzie do wyrzucenia. A tu jeszcze sporo z tego wyjdzie odlewów. Tak, już sobie foremeczki chowam. Tak. I teraz sobie muszę podłożyć tutaj C
coś, żeby sobie nie ubrudzić tablicy. O. I popatrzcie. I teraz tak, używam, mówiłam, pasty tej modelującej. I kochani, tutaj mamy do schnięcia. I używam, takie sobie kiedyś kupiłam szpatułki, ale nie wiem gdzie, nie powiem Wam. Ale radzą niektórzy, niektórzy z tych, co tutaj robią też takie koroneczki, to używają na przykład karty starej do bankomatu, no takie, wiecie. No i oczywiście potrzebna będzie Wam szpatułeczka. Będzie Wam potrzebna szpatułeczka, ja się dzisiaj strasznie jąkam, nie wiem, czy nie mam dzisiaj troszkę temperatury, przepraszam Was za to. Tak trochę to mi dokucza jeszcze. I teraz Wam pokażę na przykładzie, kochani, tych właśnie foremek, które lubię najbardziej. I o co teraz w całym tym wszystkim biega. Więc, kochani, przede wszystkim musi być powyciągane wszystko stare. Tu mi coś wpadło czarnego, to trzeba wyjąć. Tak. I, kochani, nabieramy niewiele. I zobaczcie, o co chodzi. Trzeba bardzo dokładnie wcisnąć. Bardzo dokładnie wcisnąć. Tak. Do takich mniejszych, tych węższych, to ja używam tylko tej szpatułki. Nie, wtedy nie jeżdżę tym, tak? Tylko jak jest długa koronka, no to wtedy używam jeszcze innych narzędzi, żeby mi to jak najszybciej wepchnęła jak najszybciej, żeby mi nie wyschło na wierzchu. Bo teraz Wam powiem, teraz musicie nie dość, że wepchnąć dokładnie, żeby ta koronka później nie była przerwana, tylko żeby był wzór ciągły, tak, to musicie w każdą kreseczkę wepchnąć, tak, ja sobie tutaj odłożę troszkę i zebrać z powierzchni bardzo dokładnie. Nie może zostawać taka cieniutka błonka na wierzchu, dlatego że później będziecie z pomiędzy koroneczek musieli wszystko wyrywać. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Na razie dokładnie upycham. O, przejeżdżam to wiele razy, żeby w każdym roweczku... Ja widzę, to widać. Jak będziecie to robić, to widać, gdzie jeszcze nie ma masy, wiecie? Pasty. Gdzie jeszcze tej pasty nie ma, to widać. Także spokojnie, nie musicie się martwić, że coś Wam się nie uda, bo to wszystko dokładnie widać na wzorze. O, i teraz pozabierać wszystko z boczków, bo szkoda. A tutaj dokładnie pozabierać, żeby nie została nam później błoneczka. O. Tak. Tak, tu po bokach to jest nieważne. Ważne jest na wzorze. O, i tu jeszcze widzę, jest dziurka. I tu jest jeszcze dziurka. I wiecie, i później koronka jest poprzerywana. Tak. I tak jak mówię, bierzcie sobie jakieś papiery czy jakieś maty, których Wam nie szkoda, bo tak jak mówię, zniszczycie sobie matę. Bo ja kiedyś sobie pobrudziłam, musiałam później drzeć cifem i pozmazywałam sobie te linie, wiecie, na macie, nie? No a te linie są nam przecież potrzebne. Ja myślę, że ta koronka ma już dość. Ja teraz jeszcze, zobaczcie. Ja wiem, że to, popatrzcie, no brudzimy się bardzo, nie? Ale teraz musicie jeszcze przejechać sobie rączką, żeby zebrać wszystkie te naddatki. To, co nam tutaj jeszcze gdzieś na wierzchu tej foremki widać. A tutaj widzicie, jeszcze jest dziureczka. O, tu jeszcze jest dziureczka i muszę ją zatkać, bo będzie dziurka w koronce. Tak. Dobra, i teraz sobie wytrę to, co mi tutaj jeszcze pozostawało. I tu jeszcze jest dziureczka, tak. I myślę, że już jest dokładnie, a Wam teraz pokażę, o co mi chodzi. Z tymi
Jak nie dokładnie zrobicie, to powiem Wam, o co chodzi. To muszę na ciemnym Wam pokazać. O, ja nie wiem, czy Wy to zobaczycie. Zobaczcie. Aha, no i oczywiście od razu wycierajcie szpatułeczkę mokrą chusteczką, bo później trzeba strasznie skrobać, żeby to wytrzeć, wiecie? Tam ręce to pal 6, to się umyją, ale szpatułki jest ciężko. Trzeba dokładnie od razu wszystko wytrzeć. Pastę sobie zakręcić, żeby nam nie wysychała. I posłuchajcie, ja Wam teraz pokażę szpatułką. Tu w kilku miejscach mam niedokładnie właśnie. O, teraz idealnie widać. Widzicie, tu są takie błoneczki. No i jak dacie na białą kartkę, no to spoko, no to jeszcze tego nie będzie widać. Ale jak dacie na ciemny papier, to wygląda brzydko. Widzicie? Tu. Ja, żeby tą koronkę przykleić na kartkę, muszę to wszystko później wydłubywać. No i to jest taki, wiecie, strata czasu. Dlatego porządnie, słuchajcie, zbierajcie z form każdy tutaj taki naddatek tej masy. O, tu jeszcze jest naddatek, to też trzeba zetrzeć. Oj, tu. Dobra. To jeszcze Wam pokażę tą drugą, tą moją ulubioną, bo ona mi nie zginie. O, aha, i nie musicie się martwić formami, bo powiem Wam, że idealnie się myją pod wodą. Nic im się nie dzieje. I bardzo dobrze się ta masa zmywa pod wodą. Nie ma żadnego problemu, słuchajcie. Nie musicie się tym martwić. No i słuchajcie, i znowu sobie wypycham. Zobaczcie, jakie to jest przyjemna praca. Naprawdę, słuchajcie. Jakbyście tort smarowały. No tortów to ja nie lubię robić, słuchajcie. A poza tym nie umiem robić tortów. Torty robi moja córka. Jedna. Bo druga też raczej nie. To trzeba, słuchajcie, cały dzień poświęcić. A koronki niekoniecznie. Więc wolę robić koronki. Jak torty. Koronki i kartki. I kwiatki. To są moje ulubione zajęcia. O, widzicie, też tutaj muszę dokładnie wyskrobywać, żeby, wiecie, żeby nie zostawało nic, a żeby wszystkie kreseczki były widoczne. Tu jeszcze jest dziura. Tak. Oczywiście tu szybkość też jest ważna, kochani, no ale bez przesady. Widzicie, że ja to robię spokojnie. Spokojnie. Się tu nie denerwuję. Lubię to robić, wiecie? To jest taka fajna zabawa. Bardzo tak. Nie trzeba myśleć za dużo. Tak jak przy kartkach, no bo wiecie, jak robicie kartkę, no to jak nie ma weny, to nie ma kartki. To nie ma kartki. Nieraz tak bywa. O. Dobra, to możemy na dodatek sobie już zbierać i dopychać jeszcze tu, gdzie brakuje. Jak nie lubicie robić takich rzeczy, to w internecie znajdziecie takie koronki w sprzedaży. Nie musicie od razu też biegnąć i kupować. No, przydałoby się kupić jedną. Tylko że teraz tak, kupcie jedną koronkę, kupcie pastę, to już się robi koszt, nie? Nie pastę, tylko tą masę. To nie, to jest pasta właściwie. Oh. Tak. Tak, i tu jeszcze widzę dziureczkę niezapchaną. O, widzicie, to wszystko widać, słuchajcie. Tak, tu jest wszystko pozatykane. Tu też. O, jeszcze sprawdzam, tu jeszcze jest źle. Tak.
Ja myślę, że jak wy sobie tak popatrzycie na tą zabawę, to się zniechęcicie, ale naprawdę nie musicie się zniechęcać, bo to naprawdę jest przyjemna praca. No tu się nic nie zepsuje, nie zniszczy. O. Tu nam się nic nie zniszczy, wystarczy tylko cierpliwość, kochani, cierpliwość. Tak jak przy całym rękodziele. Chcecie robić rękodzieło, musicie się nauczyć cierpliwości. Cierpliwość przy uprawianiu rękodzieła to jest podstawa. No i teraz widzicie, mam tutaj takie brzydkie miejsca, więc sobie troszeczkę powycieram. Tu, gdzie mi się wydaje, że później mogę mieć problem, bo mogłabym jeszcze skrobać i skrobać, nie? Ale mi się nie chce już, to sobie po prostu o, wycieram. Tylko tak, żeby nie wjeżdżać na wzór, nie? O. O tak, tu jeszcze widzę dziurkę. O, tu jeszcze coś widzę nie tak, to sobie poprawiam. Widzicie, jest jeszcze sporo czasu, że można jeszcze cały czas przy tym pracować. No i nie myślcie sobie, że to tak szybciutko wysycha, bo troszeczkę nad tym schodzi. To musi dobrze doschnąć, bo jak zaczniecie szarpać taką wilgotną, to straci kształt i się zniszczy. Ja, słuchajcie, zostawiam po prostu na całą noc. Poutykam sobie różne te koronki. Wam tu jeszcze pokażę zaraz, jakie mam jeszcze wzory. O, i już ona jest po mojemu wszędzie ładnie dopracowana. I powiem Wam, co jeszcze robię. I później, jak ona mi już wyschnie i zanim ja ją jeszcze, kochani, będę wyciągała, to ja jeszcze już po wyschniętej koronce przejeżdżam dokładnie palcem, bo to, co zostaje, to mi się ładnie zwałkuje, wiecie? To mi się po prostu ładnie pod paluszkiem zwałkuje. Ja teraz nie mogę tego robić, bo to jest wszystko mokre, ale obiecuję Wam, że to tak właśnie wygląda, że później jeździcie sobie po koronce, ona jest już sucha i to Wam się wszyściutkie te naddatki ładnie, kochani, pousuwają. No, tu już jest ok. Wycieramy oczywiście szpatułkę. Widzicie, jak to szybko zasycha? To już jest zaschnięte. No, zresztą widzicie na rękach, tak? O, patrzcie. Ale to się też bardzo dobrze zmywa pod wodą, tylko że właśnie z narzędzia jakoś tak dziwnie nie chce schodzić, trzeba później skrobać. Z rąk schodzi, z gumy schodzi bardzo ładnie, a z takich różnych narzędzi właśnie nie bardzo. I słuchajcie, kochani, ja sobie myślę tak, że wy byście chcieli zobaczyć, jak ja to wyciągam, więc ja, kochani, teraz na chwileczkę się z wami, no nie na chwileczkę, tylko na 2-3 godzinki muszę pożegnać i ja później postaram się to wyjąć, zobaczę, czy to mi za 2-3 godzinki podeschnie i ja jeszcze raz włączę filmik i pokażę Wam, jak delikatnie wyciągać te koronki, żeby one nam się nie targały, kochani, nie targały. Jeszcze raz Was przepraszam za dzisiejsze jąkanie. No tak jakoś albo odwykłam już od robienia filmików, bo ten, co puszczałam poprzednio z bordowymi różyczkami, to miałam już wcześniej nagrany, bo tak mnie złamało lumbago, że no nie mogłam zrobić kolejnego filmiku, bo nie ustałabym po prostu. No ale święta idą, trzeba się zbierać, kochani. Trzeba się brać za okna itd. itp. No i nie wiem jak wy, ale troszeczkę mam prac zamówionych i na święta, i na komunię, i na chrzciny. Także jest co robić, kochani. Trzeba się zbierać, nie ma co chorować. Dobra, to nie marudzę Wam teraz. Na chwileczkę odchodzę od Was i pokażę Wam, jak koronki wyschną. Czy to będzie dziś, czy to jutro. Po prostu dogram drugą część tego filmiku. No to, kochani, na razie. Papatki. No i hej, kochani. Hej, hej, hej. Jestem z powrotem. Koroneczki już podeschły. Nie minęła godzinka, może godzinka i 10 minut i sprawdzałam i koroneczki są mi suche. I co teraz musimy zrobić z koroneczkami?
Już Wam mówię, tylko sobie odsunę to, co jeszcze zrobiłam w międzyczasie, to zaraz Wam powiem. I zobaczcie. I teraz jak się przyjrzycie tym koronkom, to widzicie, one tu mają jeszcze takie różne zabrudzenia. To co ja teraz z tym robię, żeby się pozbyć tych wszystkich błoneczek właśnie. Nieważne jest tutaj za wzorem, tylko na wzorze, tak? I słuchajcie, to teraz sobie biorę wodę. No sobie polewam, czy do miseczki, czy na matę. Moczę sobie palec. Musi być mokry paluszek. I po prostu sobie jeżdżę. Zobaczcie, i to się wszystko, kochani, usuwa. Bardzo łatwo. Ale tylko koło wzorków, bo po co ja mam tutaj czyścić to? To się wszyściutko pod wodą zmyje. Ale właśnie tak, żeby te wszystkie wzoreczki były czyste. I zobaczcie, ja sobie to paluszkiem po prostu ścieram. Wałkuję sobie, zdejmuję w ten sposób ten nadmiar pasty, tak? Patrzcie, po wzorze już spokojnie mogę sobie jeździć, bo już jest suche. I w ten sposób, o, moczę sobie, tu mam, wiecie, wodę, moczę sobie paluszek i ściągam sobie nadmiar z wzorka. O, widzicie, wszyściutkie resztki, popatrzcie, to się robi czyściutkie na wzorkach. O, widzicie, wszyściutkie, co tutaj widzę, gdzieś jakiś nadmiar, to sobie usuwam, żeby później tego nie obcinać, kochani, nie obcinać, nie tracić niepotrzebnie czasu, bo to się szybciutko robi. O, to co widzicie, co ja teraz robię. O, koło wzorków, żeby tu wszyściutkie te koroneczki i ich zakończenia były dokładne. O, tak. Także nie przejmujcie się, jak Wam gdzieś coś zostanie, bo później nadmiar szybciutko usuwamy sobie wilgotnym paluszkiem. Wilgotnym. Pewnie to można też robić chusteczką, ale boję się, żeby sobie nie poszarpać. Bo widzicie, chusteczką też bardzo ładnie schodzi, mokrą, wilgotną, ale ja sobie to robię z wyczuciem paluszkiem. Chyba że Wam się zagotuje paluszek od tarcia, to możecie sobie robić chusteczką. To już od Was zależy, jak sobie będziecie życie upraszczać, tak? Kochani? O! Tak, jeszcze sobie popatrzę, czy już tu mam wszędzie dokładnie i zaraz wyciągam, kochani, koronkę. Myślę, że już jest dokładnie. To, co mówię, to, co jest tutaj, to nas nie interesuje. Interesowało nas na wzorku. I teraz popatrzcie. Widzicie, jak pięknie wychodzi? Zobaczcie. Patrzcie. Delikatnie wyciągajcie. O. Tak. O, tak, tak sobie zginajcie, żeby, o, raczej koroneczka Wam wychodziła, niż ją wyszarpywać, tak? O, widzicie, jak podwadzacie, o, w ten sposób, to koroneczka Wam wychodzi i tylko troszeczkę jej pomagacie. O, proszę bardzo, tak, o, i znowu sobie zginam. I sobie wyciągam po kolei. Nie ciągnę wszystkiego naraz, żeby mi się nie przerwała, nie? Patrzcie, 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 mili Państwo. Odkładam sobie formę i biorę sobie koroneczkę. O, widzicie? Tu się przerwała w jednym miejscu, ale to nic, kochani, to nie jest problem. I tak to jest długa koroneczka, więc nigdy ona cała na kartkę nie idzie, bo to tak, wiecie, we fragmentach. A też biorę sobie pojedyncze te rozetki i sobie też podkładam w różnych miejscach. Czyli jedną koroneczkę mamy, tak? Druga koroneczka, jak zobaczycie, to ona była na tyle dokładnie zrobiona, że ja tylko sobie jeszcze raz psiknę i troszeczkę przejadę, żeby jakby coś tam jeszcze zostało, to usunę, ale jest dokładnie zrobiona i też sobie teraz wyciągamy. Jak wyciągamy? Zakrzywiam, o, i pomalutku wyciągam. Pomalutku sobie wyciągam. Po kolei, po kawałeczku wzoru.
Tak. O, tu jeszcze była troszeczkę wilgotna. Ale nic się nie dzieje. Wszystko na razie jest ok. O, przerwała mi się. Widzicie, to była jeszcze wilgotna. Ale to wiecie, jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. To wezmę ją z drugiej strony. To jest dzisiaj wszystko tak na hop siup, bo chciałam to koniecznie dzisiaj Wam skończyć, bo jutro mam znowuż sporo różnych rzeczy do zrobienia. Nie chciała już bym do tego wracać, wiecie, rozkładać całego warsztatu, wyciągać tych wszystkich dziudziołków. Ja sobie usiądę, słuchajcie, i sobie pomalutku będę to wyciągała. Bo widzę, że ta jest cieńsza, ale ma, słuchajcie, drobniejsze wzorki i ciężej się wyjmuje. Ale ja jej tutaj poradzę. Tak. O, i pomalutku sobie wyciągam. Ona jutro, to ona to by się wyciągnęła, wiecie, tak szybciutko, ale dzisiaj, ponieważ ja się boję, żeby ona się nie poprzerywała i ona mi się jeszcze przerywa. Ona mi się jeszcze, kochani, przerywa, więc ja chyba dzisiaj jej nie wyjmę całej, bo wiecie, no szkoda. Gdzieś ją tam się podłoży oczywiście, ale ona jeszcze w niektórych miejscach, o tu była wilgotna, tu też jest wilgotna jeszcze. Także myślę, że ze 2 godzinki, słuchajcie, trzeba zaczekać. 2 godzinki zaczekać i wszystko będzie ok. Ja nie będę dzisiaj jej wyciągała, bo widzicie, o, ona się wyciąga. O, ale jeszcze się mi tutaj nadtargała. I szkoda mi jej, więc ja sobie ją wysuszę do końca, ale widzicie, ta wyschła zupełnie. O, ta wyschła zupełnie. I to jest właśnie ta, którą ja lubię bardzo. No i tą też, ale ta wymaga jeszcze troszeczkę do schnięcia. No to po prostu pokazywałam już, jak ona wygląda, bo to są te 2, których używam najczęściej. Co jeszcze zrobiłam w międzyczasie, kochani? Przygotowałam takie krótkie podsumowanie. Czyli tak, jeżeli macie foremki nie bardzo głębokie, nie bardzo głębokie, to używamy 3 rodzajów mas. Używamy tą masę, bo jak widzicie, z tego zrobiliśmy stópki. Z tej, o nie, tak, do góry nogami Wam pokazuję, z tej. Zrobiliśmy te stópeczki. Zaraz Wam pokażę te stópeczki. I one spokojnie, bardzo ładnie, wszyściutkie mają widoczne, widzicie, szczególiki, tak? Dobrze. Czyli do foremek, tak jak tutaj jest ta dziewczynka, jak jest rameczka, jak jest pióreczko, jak te stopeczki, używamy mas Fimo, tej lekkiej masy samoutwardzalnej i tych dla dzieci do zabawy, bo to jest tak z przeznaczeniem dla dzieci do zabawy. I jeszcze eksperymentalnie tutaj zrobiłam, jak czekałam, żeby wyschły mi koronki, to zrobiłam jeszcze z białej tej dla dzieci, wepchnęłam ją do foremki, tylko że zobaczcie, ona schnąc jakby zmniejsza trochę objętość. To nie jest pewnie ważne, ale jednak zmniejsza troszeczkę objętość. I teraz wyjmiemy ją, zobaczcie, ona się bardzo dobrze wyciąga. I popatrzcie, no jest jeszcze troszeczkę wilgotna. I teraz zobaczcie, powiem Wam, jaka jest różnica między masą samoutwardzalną, tą, a tą plastelinką. To jest plastelinka, a to jest masa samoutwardzalna. To jest bielsze, jak, nie wiem, czy Wy to widzicie. Pokażę Wam na papierku. Ona jest bielsza i co jeszcze Wam powiem dobrego? Ona się świeci bardzo ładnie. Ta plastelinka, ona się bardzo ładnie błyszczy. Znaczy tak, wiecie, no bez przesady, ale ma połysk, ma lekki połysk. Ta jest matowa. Ale to w niczym nie przeszkadza oczywiście, bo ja i tak dalej będę używała tej masy. Masę Fimo też zużyję, bo mam jeszcze jedno opakowanie, więc na pewno zużyję. Czyli używamy do foremek
masę Fimo, plastelinkę, masę samoutwardzalną. I kto chce, a nie boi się ryzyka, może używać tego silikonu. Może używać, może się w to bawić, kupić pistolet, foremka i próbować robić z tego wyciski, tak? Teraz, kochani, pokażę Wam, co się stało w międzyczasie, jak sprzątałam. Właśnie spadła mi rameczka gipsowa i popatrzcie, spadła mi na podłogę i tak się potukła. Dlatego ja jakby unikam gipsu, a z gipsu mogę robić jedynie te takie duże, duże wyciski, jak na przykład pokazywałam Wam tego dzidziusia. Bo to jest foremka, która nie ma takich drobnych szczegółów, jest gruba i spokojnie dzidziuś z tego wychodzi, z gipsu. Ten bardzo głęboki wzór. Także możecie też robić, nie ma problemu. Natomiast koronki robię tylko i wyłącznie z tej pasty modeling. Z tej pasty modeling z pentardu. Jeszcze light, czyli licht, to się chyba czyta light, nie wiem, kochani, ale to chyba oznacza lekka modeling pasta. I kochani, i do koronek używam tylko i wyłącznie tego. No, przykro mi bardzo, że się koroneczka nie udało wyjąć, koroneczki, bo, ale widzicie, że ona się cały czas jeszcze targa. Widzicie, zostaje w tym i się targa. I ona musi doschnąć. A może dlatego, że ona jest taka tutaj bardzo misterna. Widzicie, tu takie ząbeczki ma i te ząbeczki może się trzymają jeszcze w formie. Bo nigdy nie miałam z nią problemów, ale tak jak Wam mówię, ja nigdy się nie spieszę. Po prostu robię sobie przy okazji wykonywania kartek czy jakichś innych prac. Wkładam sobie taką koroneczkę i na drugi dzień, czy tam jak robię od wczesnego popołudnia, to wieczorkiem sobie już wyciągam i jest zawsze wszystko w porządku. A tak jak widzicie, to już jest koronka zniszczona. Oczywiście, że ja te małe fragmenty wykorzystam, gdzieś tam podkładam pod listki, ale koroneczka jeszcze musi schnąć. Natomiast ta, pomimo że jest grubsza, popatrzcie, żadnych problemów nie było. No i widzieliście, jakie mam wzory. No i zachęcam Was, jeżeli chcecie robić koronki, jeżeli używacie, a teraz idą święta wielkanocne, komunie, więc jak najbardziej takie koronki na pewno Wam się przydadzą do projektów. Także zachęcam Was, jeżeli chcecie tylko wydać troszkę grosza, to jak najbardziej możecie robić. A nie chcecie, to w sprzedaży są gotowe. W wielu sklepach, ja nie pamiętam już w tej chwili w jakich, bo ja tak jak mówię Wam, ja zaopatrywałam się u Ewy Lisowskiej i jej się trzymam, bo po prostu nie lubię zmieniać sklepów, tak? No i kochani, to by było na dzisiaj tyle, dziękuję Wam bardzo za uwagę, bardzo Was proszę, jeżeli możecie, subskrybujcie mój kanał. No powiem Wam, że postępy na kanale są bardzo duże, bardzo jestem zadowolona, szybciutko to idzie, już mam ponad 500 subskrypcji, piszecie dużo komentarzy, co potrzebujecie, co będziemy robić teraz. Teraz, kochani, mam bardzo dużo planów, ale tak, prosiliście mnie o kartkę garnitur męski, bo robiliśmy koszulkę na komunię, ale teraz zrobimy garnitur męski. Później na pewno jeszcze zrobimy sukieneczkę komunijną, bo o to też mnie prosiliście. I kochani, chciałabym, żebyście mi doradzili, bo kochani, chcę zacząć robić z Wami kwiatki z materiału. I powiedzcie mi, czy jesteście zainteresowani, ja zaraz pokażę Wam, poczekajcie. Bo ja już poczyniłam pierwsze próby, wykonywania kwiatów z materiału i mam już pierwsze wzory. Proszę, to jest kwiatek z materiału wykonywany przy pomocy nagrzewnicy, ale powiem Wam, że może Was zaskoczę, wcale nagrzewnicy do robienia kwiatów z materiału mieć nie musicie.
Oczywiście, że nie będą aż takie wzory na tych kwiatach, ale kwiaty z materiału da się robić z nagrzewnicy. To jest taki kwiatuszek zrobiłam, taki mniejszy kwiatuszek zrobiłam. Zrobiłam bardzo dużo kwiatusiów takich wiosennych, małych. Akurat mi się wszystkie niebieskie wyciągają, oczywiście, bo gdzieżby było inaczej. O, widzicie, tu mam fioletowy kwiatuś, tu jeszcze taki. Co ja jeszcze robiłam? Robiłam, kochani. No właśnie, nie pamiętam, czy to jest. Poczekajcie sekundkę. O, i robiłam z materiału różyczki. Robiłam też różyczki, ale zaraz Wam pokażę. Różne. O, taka różyczka, taka różyczka. Taka różyczka. Nie, to już jest inny kwiatuszek. I kochani, kochani moi, jeszcze gdzieś powinna być jedna różyczka, ale nie ma. A to nic. Po prostu takie kwiatusie robiłam. Różne kolorki. Robiłam lilijki z materiału, tak na próbę, jak będą wychodziły. No i tak jak mówię, wiele tych malusich kwiatusiów różnych, bo teraz do projektów mi się przydadzą. I chciałabym, żebyście mi powiedzieli, czy jesteście zainteresowani wykonywaniem kwiatów z materiału. Z materiału. Dobrze, kochani, to kończę już na dzisiaj. Proszę, piszcie do mnie. Życzę Wam miłej nocki, kolejnych spokojnych dni w zdrowiu. Musicie być teraz zdrowi, bo święta idą. Będzie się czym cieszyć nareszcie. Zrobiło się troszeczkę ciepło. Więc kochani, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i co, kochani? Trzymajcie się. Pa, pa. Wasza babcia Jola.